Tyle wynosi średnia miesięczna pensja w Szwajcarii w 2024 roku. Według najnowszych danych Szwajcaria jest krajem z jednymi z najwyższych pensji na świecie. Średnie roczne wynagrodzenie brutto wynosi tam 78 tysięcy franków szwajcarskich. W zależności od sektora i stanowiska wynagrodzenia są nawet czterokrotnie wyższe niż w wielu innych krajach europejskich. Dochód pracowników pełnoetatowych jest o około 70% wyższy niż w Niemczech, a jeśli porównać stosunek wynagrodzenia brutto do netto, podatki w Szwajcarii są znacznie niższe niż w Republice Federalnej Niemiec. W zależności od stanu cywilnego, średnie podatki i składki na ubezpieczenie społeczne w Szwajcarii wynoszą od około 10 do 18% wynagrodzenia brutto. Należy zauważyć, że ubezpieczenie zdrowotne nie jest uwzględnione w odliczeniach podatkowych w Szwajcarii. W Niemczech średnia stawka podatkowa wynosi od 31 do 40%. Oznacza to, że oprócz znacznie wyższego wynagrodzenia brutto, dostępna jest znacznie wyższa część dochodu netto. Jednak wyższy dochód netto jest konieczny ze względu na odpowiednio wyższe koszty utrzymania w Szwajcarii. Wynajem mieszkania, wyżywienie czy rozrywki w czasie wolnym są średnio o 40% droższe niż w Niemczech. Różne badania potwierdzają, że wyższy poziom wynagrodzeń jest szczególnie atrakcyjny dla osób dojeżdżających do pracy z zagranicy lub imigrantów w Szwajcarii. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą? Subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.